No ale te koszyczki, to jest ile to roboty. Do której godziny jest pani Sebastian? Do 17. Finał tuż przed 17. Marunia, wejdźmy teraz na chwilkę. Pomieszczenie się nada. Pięknie przyozdobiona. Panie Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję. I powiem, że jest bardzo miło, bo już 4000, ale oczywiście nasze apetyty rosną. 4,11. 4,11, tak, bądźmy tutaj dokładni. 4,11, z nami znowu gospodarz miasta i gminy Daleszyce, burmistrz Wojciech Furmanek. Witamy. Witam, dobry wieczór Państwu. 4120020. Nie wiem, czy się jeszcze odzywać, jak tutaj Genowefa się pojawiła, to może Genowefa wspólnie z panem burmistrzem, z Ewą i ze mną będzie brała udział w licytacji. No i Państwo musicie się włączyć. Właśnie przygotowały tę choinkę, która jest pełna ozdób z bibuły, misternie wykonane. Jedna taka ozdoba pochłania czas ponad 2 godziny. Pan burmistrz rano mówił, że tutaj jest serce mieszkańców, a ja bym powiedziała, że dużo pracy włożonej w to, żeby tak wyglądała ta choinka. 400. Panie Andrzeju, dziękujemy. Dziękujemy. I drugi telefon, dzień dobry. No, już myślałem, że będziemy mieli drugiego słuchacza. Ale odezwie się na pewno. Tak, już rumieńce pojawiają się pomalutku, bo to za 11 minut godzina 17 jeszcze taka... Panie redaktorze, ja chciałem wzbogacić troszkę ofertę tej choinki i chciałem słuchaczom i licytującym powiedzieć, że dokładamy do tej choinki bezpłatny transport do domu. Dostarczamy pod wskazany adres. I wnosimy do pokoju. Wnosimy do pokoju. Dużą choinkę, małą choinkę i wszystkie prezenty, które znalazły się łącznie z prezentami pod drzewkiem. To mogę coś odczytać. Wtorek, 17 dzień grudnia, proszę Państwa. Chcieliśmy Panią przełączyć do studia, możemy? Dobry wieczór. Witamy Pani Dominiko po raz kolejny na antenie Polskiego Radia Kielce. Dla licytacji choinki 4200. 4200 od Pani Dominiki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję. Pani Dominiko. Bo pod choinką się nagromadziło tych prezentów. Od rana tutaj Państwo przynoszą, nasi goście, różne drobiazgi. Jest płyta Genowefy Pigwy. Ja jestem ze wsi. Jestem ze wsi, przepraszam. Tu Bronek chce coś powiedzieć. Jest to najnowsza płyta Genowefy Pigwy z bardzo aktualnymi tekstami, inkrustowana ładnymi piosenkami i serdecznie Państwu tę płytę polecam. Polecają również i Genowefa Pigwa. Bo to już teraz uwaga, proszę Państwa, młot licytatora idzie w ruch. A ja wracam. To już rozpoczynamy finałowe odliczanie i atmosfera w studiu coraz bardziej gorąca. Nie dlatego, że wysoka temperatura od kaloryferów, ale tutaj emocje naprawdę dzisiaj wyjątkowe, podobnie jak wczoraj. Pan Andrzej, Pani Dominika. Pani Dominika i Pan Andrzej, witam Państwa ponownie. 400 od Pana, 4200 od Pani Dominiki. No i Pani Dominiko, Panie Andrzeju. Teraz co Państwo na to, Panie Andrzeju? 4300. Bardzo. 4300, bardzo serdecznie dziękujemy. Oj, matko, serdecznie. Pani Dominiko, 4300 od Pana Andrzeja. 4322 złote. Dziękuję. Po raz pierwszy, Panie Andrzeju, po raz drugi i po raz trzeci. 4322 złote, brawo. Reżyserka oszalała, studio oszalało. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy. Choinka Daleszewska jedzie do Pieszkicy. No to proszę raz jeszcze tak ślicznie się roześmiać. To taki, taki śmiech szczęścia. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy. Pan Andrzej Borowiecki. Choinkę wskażemy pod wskazany adres. I podopieczni domu pomocy z Pierzchnicy. Nie opieki, po raz przepraszam. Zresztą, 4322 złote. Serdecznie dziękujemy. Jest punktualnie 17, kolejna licytacja jutro już od 6. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. A ja dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy licytowali.